Klękło.
Puszcza. Puszcza,
Oh,
Finał, 15 minut, pierwsze, drugie, trzecie miejsce punktowane. Niech moc będzie z wami, uwaga! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, poszli! Najlepszy z najlepszych! Najlepsze graty ze Złomowisk! Stój. Brawo na Tico. Tico zostaje na pokaz ratownictwa. Dasz jeszcze radę zjechać tutaj kawałek? Nie, nie odpalisz? Ale nie, no, wszystko jest ok. Wypadek.
Brawo dla strażaków! Za ten piękny pokaz, jeszcze się pewnie zginie. Ręka odjeżdża. Na szczęście tylko... Ciebie puchar. Dziękujemy bardzo. Proszę jeszcze chwilę dla fotoreportażu. Ile ono wie, czy są z nami? Jugo! Brawo! Jest Jugo z nami? Jest Jugo! Słuchaj, opowiedz nam szybciutką historię tego auta. Weź sobie do ręki, bo to będzie długa historia. Urodziłem się, pomusiałem się a więc w 99 roku ojciec się okazał ze salonu, potem był jako używany tu pożyczak, leżał w garażu 5 lat, no i został zrobiony na Drag Race. I liczę, że drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty, szósty też będzie jeździć. Dziękuję bardzo. Brawo! Brawa, brawa! Gdzieś tam widziałem w jakimś filmie Schwarzeneggera, jakimś długo i to było najbardziej naśmiewane, bo to był jeden z niewielu samochodów z tak zwanego bloku wschodniego, eksportowanego do Stanów Zjednoczonych. I tam było to takie, bo będziesz jeździł Jugo, tylko taka obelga. Ale u nas za takie, nie ma takich obelg, u nas dajemy nagrody. Nagrody dajemy. Proszę bardzo. Pokaż się. Tutaj wstanąć. Jeszcze Ryszard Dawid, Kukula Tomasz! Wiem jaki wody wyjechaliście, bo mam jego olej na sobie. Numer 37, walka hardkorowa, same zdrowe, hody. Zdrowe dla środowiska, wszystko w porządku. Tak, to historia tego auta, no bo w końcu trzecie miejsce. Więc tak, no samochód jest wypożyczony od Grzegorza, jego kierowanie było no właśnie od Grzegorza. To jest Grzegorz, prawda Grzegorza? No i tyle, no wypożyczyłem, pierwszy raz pojechałem. Tak. Czyli też jest auto ze złomu? Tak. Czyli ono już lądowało na złomie? Znaczy nie do końca, no przez Katowice jeszcze był pełen legal. Bez wydechu co prawda, ale no normalnie jeździło. Czyli ma papiery. Tak, chociaż mama. Teraz na niewiele się zdadzą, bo z tego auta niewiele zostało. Gratulacje, trzecie miejsce. Dużo pieniędzy zostało. Panowie. Myślą, tutaj jest Mariusz Grzegorz Marzec, CV. Patoi Kim, nasz stały zawodnik, gratuluję już od razu. Widzieliśmy się nieraz. Ostatnio udało się koledze wygrać. Jak się czujesz? Drugi raz na podium przez 2 miesiące. Ja wczoraj był też na podium. Wczoraj też był na podium. Ale to ciszej. Ale to gdzie indziej. Nieważne. No i tak. Auto znalazłem na domkach z nawozowanym kołem. Staliśmy kropki za szyby. Kupię ten samochód. No i tak został kupiony. Został schowany. No i jeździ. Nie wiem, na jaką kwotę? Za 300 zł. Proszę Państwa. 300 zł. I jest drugie miejsce, tu jest drugie miejsce, tu jest drugie miejsce. Proszę bardzo, tak z mojej rękawicy. Ty też zasłużyłeś, to masz chłopa. Szampon z metrejką jest też szczerze. I torba jeszcze. Torba z parko. Numer 72, Rduch Łukasz, Rduch. Sam jechał. Tak jest. Sam samochód, gdy jeździ, zjechałeś, że tak... Civic! Jak zwykle. Wszyscy Civic. Same Civic. Serdy nowa Civica. Ty taki byłeś, jak ja po ciebie poszedłem, taki zdziwiony, że gdzieś szli. Bo musiałem zjść, czekaliśmy na ciebie. No raczej. Byłeś zdziwiony? Tak. Nie liczyłeś, że tam, że... Pierwszy raz i pierwsze miejsce. Nie mam pytań, proszę Państwa. Co by było, jakbyś wiedział? O co chodzi? Dobra. Jeszcze miejsce, proszę bardzo. Złoty tłok. To ci nie starczy, ale to jest super radę. Mamy radę. To widz. Teraz piszą pana jeszcze jak mieści. Dobre zachowanie. Dobra zabawa. Przede wszystkim. To wszystko. Brawo.